Chciejmy wpatrywać się w kolejny fragment ikony. Obserwujmy szczegóły. Ręka świętego Pawła zdejmuje zasłonę. Teraz rozumiemy, że miłość między Panną Młodą a Panem Młodym jest odbiciem nieskończonej i nierozerwalnej miłości, jaką żywi Jezus do Kościoła swojej oblubienicy i jaką Bóg żywi do ludzkości. Miłość przeżywana w rodzinie ukazuje obraz, choć zawoalowany, nieskończonej miłości Boga, która jest miłością oblubieńczą. Nieskończona miłość Boga jest rzeczywistością tak wielką, że na początku ludzkość nie mogła zrozumieć ani wyobrazić sobie, jak wielka może być miłość Boga do każdego z nas. Po tym, jak Bóg oddał za nas swojego Syna, jak Jezus ofiarował siebie na śmierć krzyżową, aby nas zbawić, miłość Boża stała się dla nas konkretna i zaczęliśmy dostrzegać tajemnicę tak wielkiej miłości. Dlatego święty Paweł może uchylić zasłonę i dostrzec pewien aspekt Bożej miłości, miłości między mężczyzną a kobietą. Prawda o miłości między mężczyzną a kobietą wyjaśnia się w pełni jedynie w świetle miłości Chrystusa ukrzyżowanego. Małżeństwo oparte na miłości wyłącznej i definitywnej staje się obrazem relacji Boga do Jego ludu i odwrotnie. Sposób, w jaki miłuje Bóg, staje się miarą ludzkiej miłości. Pismo Święte i tradycja otwierają nam dostęp do poznania Trójcy Świętej, która objawia się z rysami rodzinnymi. Rodzina jest obrazem Boga, który jest komunią osób. Jezus nie tylko przywrócił małżeństwo i rodzinę do ich pierwotnej postaci, ale podniósł także małżeństwo do sakramentalnego znaku swojej miłości do wspólnoty Kościoła. Małżeństwo i rodzina otrzymują poprzez Kościół łaskę Ducha Świętego, aby dawać świadectwo Ewangelii miłości Bożej. Miłość, którą przeżywamy w naszej rodzinie, odsłania przysłonięty obraz Bożego stylu miłowania, ale mocą Ducha Świętego możemy coraz bardziej uchylać zasłonę i dzień po dniu wzrastać w naszej zdolności do miłowania. Jakie słabości mogę starać się przezwyciężyć? Jakie są ułomne aspekty naszej relacji i jak możemy próbować je przezwyciężyć? W chwili osobistego milczenia możemy wyrazić naszą modlitwę do Pana. Za co możemy dziękować i w czym możemy prosić Pana o pomoc?